Cześć. Pewnie nie spodziewałeś się, że zjadę z góry. Myślę, że tak samo zaskoczony będziesz, jeśli powiem ci, że wybór płynu niezamarzającego to sprawa życia i śmierci. Dosłownie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie są typy płynów niezamarzających, jakie są między nimi różnice, na co zwracać uwagę przy wyborze oraz w jaki sposób podejmować decyzję o zakupie. Bardzo często, potocznie, na płyny niezamarzające mówi się glikole. W rzeczywistości glikol jest tylko jednym z wielu składników płynów niezamarzających. Gdybyśmy stosowali surowe glikole, mielibyśmy problemy z instalacją, wynikające z agresywnego charakteru tego surowca. Dlatego stosuje się gotowe płyny niezamarzające, które zawierają pełen pakiet dodatków. Glikol w składzie płynu niezamarzającego jest odpowiedzialny za obniżenie temperatury zamarzania. Reszta dodatków stabilizuje roztwór przed powstawaniem osadów i korozji. To jakość dodatków decyduje o tym, jak długo płyn może pracować w danej instalacji. Dlatego warto wybierać płyny, które cieszą się dłuższą gwarancją. Najbardziej popularne płyny niezamarzające bazują na glikolu monopropylenowym i monoetylenowym. Istnieją również płyny na bazie innych czynników, takich jak faktory GLI, którego bazę stanowi ekologiczny propanotriol, który łączy w sobie cechy glikolu propylenowego oraz etylenowego. Natomiast jest to temat na oddzielny materiał. A więc co je różni? Podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma płynami jest taka, że płyn na bazie propylenu jest ekologiczny, a płyn na bazie etylenu jest toksyczny. Dlatego płyny na bazie glikolu etylenowego sprawdzają się wszędzie tam, gdzie nie ma bezpośredniego narażenia zdrowia. W większości stosuje się te płyny w instalacjach przemysłowych, takich jak instalacje wody lodowej, czyli tam, gdzie najważniejsza jest jak najbardziej efektywna praca instalacji. Natomiast do instalacji, gdzie w przypadku rozszczelnienia może dojść do przypadkowego spożycia lub przedostania się płynu do żywności czy gleby, zaleca się stosowanie płynów ekologicznych na bazie propylenu. Wyobraź sobie sytuację, że w Twojej instalacji centralnego ogrzewania dochodzi do rozszczelnienia, a z grzejnika wycieka toksyczny płyn. Załóżmy, że posiadasz psa lub małe dziecko. W momencie, gdy dojdzie do przypadkowego spożycia, życie i zdrowie zwierzęcia lub dziecka zostanie zagrożone. Jak rozpoznać płyn ekologiczny od toksycznego? Płyny, które stwarzają zagrożenie, posiadają piktogramy ostrzegawcze na etykietach. Wyglądają tak w przypadku płynów na bazie glikolu etylenowego. W przypadku płynów ekologicznych takich oznaczeń nie ma. Aby upewnić się, że kupujemy płyn ekologiczny, do takiego produktu powinieneś otrzymać atest PZH, który wygląda tak. Jest to poświadczenie, że produkt jest bezpieczny. Proszę nie mylić atestu PZH z kartą charakterystyki, inaczej zwaną kartą bezpieczeństwa, która nie jest certyfikatem. Bardzo często na portalach ogłoszeniowych sprzedawcy przedstawiają ten dokument jako certyfikat, a jest on jedynie informacją, w jaki sposób bezpiecznie obchodzić się z daną substancją. Naprawdę ważne jest, aby o tym pamiętać, ponieważ co roku przez zatrucie etylenem umierają ludzie. Istotnym elementem, który różni te dwa rodzaje płynów niezamarzających, są również parametry fizykochemiczne. Różnice te mają znaczący wpływ na wydajność oraz energooszczędność. Aby odpowiednio dobrać płyn pod daną instalację, niezbędna jest znajomość jej charakterystyki pracy. Instalacje solarne pracują w wysokich temperaturach i bardzo często połączone są z ciepłą wodą użytkową. Dlatego w tym przypadku lepiej sprawdzi się bezpieczny płyn o wysokiej pojemności cieplnej, który zmagazynuje więcej energii, dzięki czemu będzie można go trudniej zagotować. Dodatkowo możesz ustawić pompę obiegową na niższe obroty, co wygeneruje dodatkowe oszczędności. Więc w tym wypadku lepiej rozważyć płyn bazujący na glikolu propylenowym. Natomiast w przypadku dużych instalacji chłodniczych, w których występują niskie temperatury, lepszym rozwiązaniem okaże się płyn na bazie glikolu etylenowego, który zapewni najlepsze parametry pracy instalacji poprzez swoją niższą lepkość, która jest odpowiedzialna za opory tłoczenia cieczy w instalacji. Im niższa lepkość, tym łatwiej jest tłoczyć płyn, dzięki czemu możemy zainstalować mniejsze pompy oraz mniejsze wymienniki ciepła, co przekłada się na niższy koszt budowy systemu i tańszą eksploatację. Nie w każdej instalacji technicznej można zastosować taki płyn ze względu na jego toksyczny charakter. Ostatnim, bardzo istotnym w oczach klienta aspektem jest cena. Z naszego doświadczenia wynika, że niestety, ale bardzo często jest to najważniejszy aspekt podczas wyboru płynu przez klienta. Naprawdę zdziwiłbyś się, ile razy już słyszymy: poproszę ten tańszy. No dobrze, ale skąd w ogóle bierze się ta różnica?
Otóż odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Przede wszystkim chodzi o cenę surowca. Jako że wszystko, co ekologiczne, jest droższe, to nie inaczej jest w przypadku glikoli. Dodatkowo trzeba się liczyć również z tym, że na cenę wpływ mają dodatki stosowane w płynach. Nie bez znaczenia jest również długość udzielanej przez producenta gwarancji. Dlatego możesz zauważyć, że płyny na bazie tego samego glikolu różnych producentów często odbiegają od siebie cenowo. Teraz, gdy omówiliśmy podstawowe różnice między poszczególnymi płynami, możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, na co zwracać uwagę przy wyborze płynu. Najpierw potrzebujesz ustalić, czy zalewasz pustą instalację od zera, czy może uzupełniasz płyn. Jest to o tyle istotne, że w przypadku, gdy dolewasz płyn do działającej już instalacji, najlepszym rozwiązaniem będzie dolanie tego samego płynu. W innym wypadku możesz zaburzyć pracę systemu. Jeżeli nie wiesz, jaki płyn posiadasz, to zawsze możesz odezwać się do nas, a my pomożemy Ci to ustalić. W przypadku nowych instalacji przemysłowych najczęściej typ płynu jest wyszczególniony w projektach. I tu sytuacja jest prosta. Trzymamy się ustaleń projektanta. Jeżeli masz instalację, do której nie ma żadnej dokumentacji, a chcesz zabezpieczyć ją przed zamarzaniem, wtedy zastanów się, jaki to typ instalacji i jakie są preferencje inwestora. Jeżeli jest to instalacja użyteczności publicznej, system centralnego ogrzewania połączony z ciepłą wodą użytkową lub instalacja pracująca w przemyśle spożywczym, to najlepszym rozwiązaniem będzie płyn ekologiczny. Jednakże, jeżeli inwestor naciska na niską cenę i ten aspekt jest ważniejszy niż bezpieczeństwo użytkowania, a przedstawione argumenty nie przemawiają do inwestora, to pokaż mu ten film. W instalacjach stricte technicznych, gdzie nie występuje możliwość przypadkowego spożycia, warto zastosować tańszy płyn na bazie toksycznego glikolu etylenowego. Łączy on niższą cenę z dobrymi parametrami technicznymi. I w tym zastosowaniu nie będzie narażał niczyjego zdrowia. Podsumowując, tańszy płyn na bazie glikolu etylenowego nie da Ci takiej korzyści w instalacji solarnej, jak droższy płyn bazujący na ekologicznym glikolu monopropylenowym. I analogicznie, droższy płyn na bazie glikolu propylenowego nie da Ci takich korzyści w instalacji chłodniczej, jak tańszy płyn bazujący na glikolu etylenowym. Dlatego właśnie cena nie powinna być głównym czynnikiem podczas podejmowania decyzji. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy wyborze płynu, zgłoś się do nas. Pomożemy Ci. No dobra, jeżeli już się zdecydowaliśmy na to, jaki płyn chcemy zakupić, to zastanówmy się, na co zwracać uwagę podczas samego zakupu. Pierwsze, co potrzebujesz wiedzieć, to że na rynku możesz kupić świadomie lub nieświadomie płyn, który jest regeneratem. Regenerat to nic innego jak filtrowany, zużyty płyn, który nie nadawał się do dalszej eksploatacji. Po oczyszczeniu i uzupełnieniu dodatków na pierwszy rzut oka wygląda jak nowy, lecz nim nie jest. Problemem z tego typu płynami jest ich krótka żywotność, wytrącające się osady, czego konsekwencją jest szybsze zużycie armatury, spadek wydajności instalacji i potrzeba wymiany płynu na nowy. Tego typu płyny są często 20% tańsze od nowych i kuszą nieświadomych swoją niską ceną. W tym przypadku taniej znaczy drożej. Dzieje się tak, ponieważ firma, która sprzedaje taki płyn, nie jest w stanie określić, co się w takim płynie znajduje i podczas eksploatacji w różnych warunkach temperaturowych dochodzi do reakcji chemicznych, czego skutkiem są osady i korozja. Dla własnego bezpieczeństwa pamiętaj, aby prosić sprzedawcę o oświadczenie, że płyn nie jest regenerowany. Drugim aspektem, na który warto zwrócić uwagę podczas zakupu, to miejsce, w którym go dokonujemy. Do wyboru mamy kilka możliwości. Jeśli zastanawiasz się nad wyborem producenta, to warto, żeby spełniał on kilka warunków. Przede wszystkim, czy posiada stronę internetową. Warto również sprawdzić opinię o tym producencie w internecie. Dobrze, jeśli dany producent posiada jeden ze znaczących certyfikatów, na przykład ISO 9001 dotyczący systemu zarządzania jakością. Świadczy to o tym, że taki producent jest kontrolowany przez zewnętrzną organizację. Wybór takiego producenta będzie dla Ciebie pewniejszy. Wybierz nas! Nas to kręci! Panie Mietku! Ruszamy! Wybieraj hurtownie, które stawiają na zaufanych i sprawdzonych producentów i nie oferują produktów tzw. no-name. Ważnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest fakt, czy dana hurtownia nie zmienia często dostawców glikolu. Jeśli tak, to świadczy to o tym, że głównym wyznacznikiem zakupu jest dla niej cena, a nie jakość, co wcześniej czy później kończy się oferowaniem regeneratu lub płynu o bardzo niskiej jakości. Ważna sprawa. Nie kupuj płynów, które nie posiadają etykiety.
Trzecim miejscem, w którym można kupić płyny niezamarzające, są portale ogłoszeniowe. Zdecydowanie odradzamy zakup w takim miejscu. Przy kupnie płynu z takiego źródła bardzo często brakuje informacji, kto jest producentem, dokumentacji poświadczającej o jakości tego produktu, a atesty są nieważne. Niestety, toksyczne płyny są przedstawiane jako idealne do instalacji centralnego ogrzewania, co jest po prostu niebezpieczne. Mało tego, bardzo często można natrafić na nieuczciwego sprzedawcę, który sprzedaje toksyczny płyn pod etykietą ekologicznego. Niestety, przysłowiowy Kowalski nie jest w stanie tego zweryfikować. A umówmy się, na portalach ogłoszeniowych najczęściej klikanym przyciskiem jest sortuj od najtańszych. Kupując takiego źródła, prosimy się o problemy. Podsumowując, mam nadzieję, że przedstawiłem Ci pokrótce różnicę między płynami glikolowymi i będziesz teraz wiedział, na co zwrócić uwagę podczas zakupu. Szykujemy dla Was jeszcze więcej materiałów, także nie zapomnij o subskrypcji naszego kanału i dołączeniu do nas na naszym Facebooku oraz LinkedInie. Ja tymczasem lecę. Cześć! Ej, chłopaki, nie róbcie sobie jaj! Ściągnijcie mnie!